Pan prezydent oczywiście ma zgodnie z konstytucją takie prawo, no aby po prawomocnym wyroku przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem przez niezawisły sąd ułaskawić. Nie korzysta z tego, odrzuca od siebie odpowiedzialność, grozi, oskarża, wzywa do jakiejś odpowiedzialności ministra sprawiedliwości z niewiadomych powodów. Natomiast nie robi tego, co nawet skrytykował przecież pan prezes Kaczyński, wchodząc do limuzyny, ile to będzie trwało. Więc nawet już w obozie Prawa i Sprawiedliwości widać jakieś takie zniecierpliwienie, że pan prezydent nie potrafi podjąć tej decyzji. A z nami już pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska i Partia Zielonych. Dzień dobry. Witamy w raporcie. Dzień dobry Państwu. No i tak jak mówię, no teraz te same pytania i zupełnie inne odpowiedzi. Demokracja. Demokracja, tak. Ja się naliczyłem już 3 ułaskawień panu Wąsika i Kamińskiego. No bo mamy to jedno, które zdaniem Kancelarii Prezydenta obowiązuje. To wcześniejsze, to jeszcze 2015. Mamy procedurę ułaskawieniową i mamy coś, co nazwałbym takim zapowiedzią, czyli takim roboczym rozwiązaniem w razie, gdyby wszystko inne, mówiąc kolokwialnie, wzięło w łeb. Czyli wychodzi na to, że prędzej czy później ci panowie zostaną ułaskawieni. No to i tak pan redaktor jest w dobrej sytuacji, że pan umie już się doliczyć, bo myślę, że opinia publiczna już się pogubiła w tym, co tak naprawdę chce powiedzieć pan prezydent, a jeszcze tak zwany wiceprezydent, pan Mastalerek, też mówi co innego niż prezydent, po części dementuje też, więc tak naprawdę myślę, że tam panowie w Pałacu Prezydenckim już w ogóle się pogubili. Natomiast fakty są jednoznaczne. W 2015 roku oni niezgodnie z prawem, to nie było ułaskawienie, tak? Bo to nie było prawomocnego wyroku, więc tamtego nie można nazywać ułaskawieniem czegoś, co nie było tym ułaskawieniem. Pan prezydent oczywiście ma zgodnie z konstytucją takie prawo, aby po prawomocnym wyroku przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem przez niezawisły sąd ułaskawić, nie korzysta z tego, odrzuca od siebie odpowiedzialność, grozi, oskarża, wzywa do jakiejś odpowiedzialności ministra sprawiedliwości z niewiadomych powodów. Natomiast nie robi tego, co nawet skrytykował przecież pan prezes Kaczyński, wchodząc do limuzyny, ile to będzie trwało. Więc nawet już w obozie Prawa i Sprawiedliwości widać jakieś takie zniecierpliwienie, że pan prezydent nie potrafi podjąć tej decyzji. No ale wszystko się opiera o to, że po raz pierwszy zrobił to niezgodnie z prawem, tak? I nie jest to wiążące. I ten chaos prawny zaczął się właśnie w 2015 roku od przejęcia władzy przez prezydenta Dudy, a potem przez Prawo i Sprawiedliwość. Mam wrażenie, że prezydent jest taki, no, sytuacji nie do pozazdroszczenia, no bo faktem, że tu pani sama to przynajmniej, no jest to, prezydent nie ma zbyt silnej pozycji w polskim systemie prawnym, no ale jakby ułaskawienie jest jednym z jego prerogatyw, którego nikt nie kwestionuje. Tylko on sobie sam zgotował ten los. Znaczy, ja bym mu oczywiście może i współczuła nawet, gdyby z niezawinionych powodów, tak, on był w takiej sytuacji. On się sam w tej sytuacji postawił. Co więcej, zamiast wyciągnąć wnioski po jakimś czasie i po prostu przyznać się, dobra, popełniłem błąd, chcę go naprawić, ułaskawiam. Dziękuję. No, wie pan, już nie rozmawialibyśmy o tym kolejny raz. Już po prostu zamknęlibyśmy ten temat, jeżeli on naprawdę czuje potrzebę, tak, bo to jest inna kwestia, czy osoby skazane, funkcjonariusze publiczni, skazani prawomocnym wyrokiem na bezwzględną karę pozbawienia wolności za przekroczenie swoich uprawnień, za preparowanie dowodów, aby właśnie nie, jak mówi prawica, aby walczyć z korupcją, tylko aby było wywołać sztuczną aferę, żeby niszczyć swoich koalicjantów wtedy, żeby niszczyć swoich konkurentów politycznych, czy w ogóle zasługują na ułaskawienie. Ale oczywiście prawo łaski jest, może ten prezydent skorzystać, gdyby tylko chciał, tego nie robi. Więc on sobie sam utrudnia to zadanie i sam się przez swoje złe decyzje, przez nieposzanowanie prawa nie potrafi się teraz odnaleźć w tej sytuacji, sam się w niej pogubił. A prezydent dał w wywiadzie dla Super Expressu czytelny sygnał, że jest gotów w ostateczności właśnie zamiast toczyć tą procedurę, to po prostu po raz kolejny ich ułaskawić. No ale już znowu w komentarzach po tym naszym wywiadzie zaczęło być to analizowane z każdej strony. Już zaczęły się pojawiać takie głosy, no ale no takie kolejne konstytucyjne ułaskawienie byłoby
niezgodne z konstytucją. No, wie pan, to jest właśnie konsekwencja tego chaosu prawnego, do którego doprowadził PiS i przecież tutaj właśnie zmagamy się z tym na wielu polach. Nie tylko w kwestii tego ułaskawienia, ale także w kwestii odkręcania tego łamania praworządności przez 8 lat przez Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli mówimy i o neo-KRS, i o sędziów dublerów, o nawet przecież ten pseudo-Trybunał Konstytucyjny przez te 8 lat się sam ze sobą w środku pokłócił, tak, że już w ogóle nie mógł funkcjonować na żadnej płaszczyźnie, nawet tam wewnątrz tych różnych prawicowych frakcji. Więc no takie są konsekwencje, jak przychodzi do władzy ekipa 8 lat temu, ekipa Zjednoczonej Prawicy, która nie chciała zmieniać rzeczywistości, bo oni oczywiście wtedy dostali mandat od ludzi, tak jak my teraz dostaliśmy ten mandat, ale oni nie chcieli zmieniać ustawami w granicach prawa, tylko oni stwierdzili, że muszą po prostu podporządkować całe państwo swoim racjom i zrobili to na rympał. I teraz niestety musimy to wszystko posprzątać i przywrócić praworządność, co już się dzieje. Ja jako dziennikarz, który toczy z państwem rozmowy na ten temat, jestem w przedziwnej sytuacji, bo przed chwilą usłyszałem, jak poseł Fogiel opowiadał, jak to wy na rympał przejmujecie telewizję publiczną i argumentował, że sąd w ogóle te zmiany i likwidatora zakwestionował. No ale to jest wszystko w trakcie postępowania. Decyzja o likwidacji. Tak naprawdę minister Sienkiewicz nie miał innego wyjścia, żeby już postawić w stan likwidacji kolejne te spółki, no bo taką też decyzję podjął właśnie, znowu wracamy do prezydenta Dudy, tak? On tutaj nie pozostawił wyboru, wetując wtedy pod koniec roku, więc musiała być taka decyzja. Ja się naprawdę cieszę i mnie to też nawet, mam do tego taki osobisty stosunek, bo ja często byłam ofiarą, tam osobą atakowaną bardzo personalnie, używano wobec mnie wulgaryzmów na antenie tak zwanej publicznej telewizji, za co zresztą pan Pietrzak musiał mnie przeprosić i mówiłam, że to było jedyne 20 sekund prawdy wtedy w TVP Info, za to jak mnie nazwał, musiał przeprosić, więc ja naprawdę odczuwam wielką ulgę i nie tylko ja, ale miliony Polek i Polaków odczuwają wielką ulgę, że wreszcie publiczna telewizja, podkreślę, finansowana z pieniędzy nas wszystkich, nie jest już miejscem, gdzie niszczy się życia, gdzie uprawia się taką naprawdę obleśną propagandę, bo tego się nie da inaczej nazwać, i która doprowadziła do tragedii ludzkich. I to trzeba cały czas mówić. Ja oczywiście rozumiem, że to jest kwestia bardzo silnie polityczna, no bo wasi wyborcy oczekiwali tych zmian i ja to rozumiem. Natomiast no jak działać w sytuacji, w której sąd te zmiany kwestionuje? Ale pytanie, czy sąd, czy właśnie znowu jeszcze jesteśmy w takiej rzeczywistości, że mamy to niszczenie praworządności przez poprzednią władzę i te osoby, które kwestionują to, co są blisko związani z właśnie z ekipą rządzącą, tak? No ten sędzia, który wydał, to wiemy, że jest zaprzyjaźniony z poprzednią ekipą, tam powiązany z ekipą od pana Ziobry, więc wie pan, właśnie to tutaj trzeba to tak przywrócić. Ja bym już marzyła o tym, aby to zostało do tego stopnia przywrócone, żeby niezawisłe sądy w ogóle były poza polityką. My nie może być tak, że orzekają koledzy byłego prokuratora generalnego, który, nie mamy żadnych wątpliwości, po prostu podporządkował sobie przede wszystkim całą prokuraturę. Proszę sobie wyobrazić, że panowie przestępcy, którzy siedzą teraz w więzieniu, oni także na ich polecenie, my z posłanką Zielińską przez prawie rok nie byłyśmy wpuszczane do swojego biura w Białowieży, to były ich decyzje. Na to składałyśmy za każdym razem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Próbowałyśmy się dostać na interwencję poselską do tych panów właśnie, którzy teraz siedzą w więzieniu. Nie zostałyśmy bezprawnie wpuszczone. Też na to złożyłyśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. I proszę sobie wyobrazić, że prokuratura z automatu odmawiała nawet wszczęcia. A jak wszczęła, to od razu umarzała, co już zaskarżają sądy i nakazują prokuraturze ponowne rozpatrzenie tych spraw. Do tego stopnia oni upolitycznili, że za niewpuszczanie posłanek do biura poselskiego w ogóle prokuratura nawet nie czuła
powodu, żeby się tym zająć. To było do tego stopnia upolitycznione. Więc no nie oszukujmy się, że to wymaga też tygodni, pewnie miesięcy niestety, takiego przywrócenia. Natomiast chciałabym wrócić do czasów, że sądy będą po prostu w 100% niezawisłe i zwykły obywatel, zwykła obywatelka nie będzie się bała, czy usłyszy wyrok od neosędziego, który nie ma tego, nie został powołany zgodnie z prawem i zgodnie z procedurami, tylko będzie wiedział, tak, jest wszystko okej, prawo znowu w Polsce w 100% obowiązuje. Bo o to też o to też wychodziliśmy na ulicę, te wszystkie, wie pan, no to były też lata protestów właśnie w obronie praworządności. Dlatego tak jak mówiłem, ja rozumiem, że to są działania, które podejmujecie, bo wasi wyborcy tego oczekiwali, się zastanawiają, to może rzeczywiście warto się pochylić nad tym pomysłem Konfederacji, o którym dzisiaj piszemy w Superekspresie. Prezydent też się do tego w naszym wywiadzie odnosił. I zresztą pani dobrze wie, bo byliśmy tu na debacie i Konfederacja często już od jakiegoś czasu podnosi na pewno takiego resetu konstytucyjnego. Jakoś usiąść się, dogadać i przynajmniej nie wiem, wybrać nowy Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i KRS. Tylko, wie pan, żeby się dogadać, to muszą chcieć dwie strony. Na razie my słyszymy od Prawa i Sprawiedliwości, minęły ile? 3 miesiące od początku nowej kadencji. Zdążyliśmy usłyszeć od prezesa Kaczyńskiego, że premier Donald Tusk jest agentem. Zdążyliśmy setki, a jak nie tysiące oberg pod swoim adresem usłyszeć o pułkownikach, o przywołaniach marszałka z Sejmu do Jaruzelskiego i tak dalej, i tak dalej. Często się porównuje tą naszą sytuację teraz, po wyborach 15 października do 1989 roku i pod kątem wagi zmian, które są teraz dokonywane, ja się z tym zgadzam, i takiej też wielkiej mobilizacji obywatelskiej, które zmieniły rzeczywistość po 15 października, ja się z tym zgadzam. Natomiast to, co nas różni od 1989 roku, to my przejmujemy władzę po ekipie, która absolutnie nie ma ochoty rozmawiać. Oni chcą tylko krzyczeć, oni chcą tylko, nie potrafią się pogodzić z porażką, oni właśnie potrafią tylko inwektywami, oskarżeniami. No proszę sobie wyobrazić, że lider opozycji obecnej teraz krzyczy do premiera państwa polskiego, że ten jest agentem. Dostaje oczywiście za to naganę od Komisji Etyki, ale... A my idziemy dalej, wie pan, o jakim resecie mówimy? Znaczy, jak po czymś takim można usiąść i rozmawiać, jeżeli tamta strona nie chce rozmawiać? To raz, a dwa, że dla mnie taką właśnie formą, nawet mogłabym to nazwać takiego resetu, jest po prostu na powrót przestrzeganie prawa i konstytucji. Znaczy, to jest dla mnie taki reset. Czyli już nie robimy tego, co robił PiS, nie robimy nocnych reasumpcji, nie powołujemy dublerów do pseudotrybunału, nie powołujemy kolejnych neosędziów, nie zaprzysiężemy ich w nocy w Pałacu Prezydenckim, nie ukrywamy przestępców w Pałacu Prezydenckim. Znaczy, to jest dla mnie reset konstytucyjny. No, wie pan, jakby przestrzeganie na powrót konstytucji jest czymś takim nowym otwarciem. I jak patrzę na przedstawicieli nowego rządu, to właśnie oni to robią. Właśnie krok po kroku przywracają państwa prawa, czyli resetują te wszystkie złe rzeczy, które robiła poprzednia władza. Znowu się tu uśmiecham, słuchając tego, co pani poseł mówi, no bo przed chwilą usłyszałem dokładnie to samo od posła Fogla, tylko zupełnie z drugiej strony, że to ta władza musiałaby zacząć po prostu przepisów przestrzegać, bo chociażby jest na mocy prawnej ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego, a oni siedzą w więzieniu. Ale nie jest, no wie pan, wiemy dobrze, że jeżeli wyrok nie był prawomocny, no to po prostu nie można ułaskawić kogoś, kto nie jest skazany. To już nawet mówię jako córka adwokata po prostu. No, od małego słyszałam to. Dopóki ktoś nie jest skazany prawomocnym wyrokiem, jeszcze nie jest winny. Tak? Ta wina nie jest prawomocnie stwierdzona, więc nie można go, od czego go ten prezydent go ułaskawił. To chyba nawet tak na logikę jakby do tego podejść. Jeszcze jestem bardzo ciekaw pani opinii, bo wicepremier, miałem też chwilę okazji o tym z panią minister Dziemianowicz-Bąk rozmawiać, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w tym tygodniu ma ruszyć zespół, który przygotuje jakby projekt likwidacji, jeśli rozumiem, jakieś rozwiązania kwestii funduszu kościelnego. Czego pani by się spodziewała po pracach takiego zespołu? Czy do czego one powinny finalnie doprowadzić? No to jest dla mnie bardzo ważna sprawa. Zarówno dla mnie, która od samego początku mojej działalności publicznej, politycznej podkreślę, jak ważny jest rozdział państwa od kościoła i które ja już bardzo długo czekam na ten realny rozdział państwa od kościoła, bo to także jest przestrzeganie konstytucji. Mamy to wpisane, że Polska jest państwem świeckim. Wiemy dobrze, że poprzednio
poprzednia władza w szczególności zrobiła w ogóle absolutnie jej czyny nie miały nic wspólnego z tym zapisem, że Polska jest państwem świeckim, więc taki zespół i likwidacja funduszu, co było też jednym ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, ale właśnie koalicji, więc teraz trzeba w szerszej koalicji, tej już 15 października rządzącej, wypracować to rozwiązanie. I bardzo czekam na konkretne zapisy właśnie tego zespołu i czekam na szybkie decyzje, też jako przedstawicielka Zielonych, którzy też bardzo mocno podkreślamy, że ten rozdział państwa od Kościoła jest potrzebny. No mi najbliższe byłyby te rozwiązania, że to właśnie przedstawiciele, to członkowie i członkini związków wyznaniowych, kościołów płacą dobrowolny podatek na swój kościół, na swój związek wyznaniowy. Nie rozumiem, dlaczego miałyby ogół społeczeństwa składać się na związki, na czyjeś związki wyznaniowe. Jeżeli ja jako ateistka nie należę do takiego związka, nie mam z tymi związku albo do takiego kościoła, nie mam z tymi instytucjami nic wspólnego, to nie wiem, dlaczego z moich pieniędzy, z moich podatków miałabym utrzymywać czyjeś emerytury albo... To jest problem taki, że mamy całą, trudno powiedzieć, czy dużą, czy niedużą, no ale jednak grupę osób, które pobierają z tego funduszu renty i emerytury. Jak rozumiem, no, nikt nie planuje tych świadczeń tych ludzi pozbawiać, po prostu chodzi o znalezienie nowego sposobu finansowania. I dla mnie oczywiste jest to, że jeżeli jest grupa ludzi, oczywiście to jest pełne ich prawo do tego, że się zrzeszają w kościoły, w związki wyznaniowe, no i ponoszą odpowiedzialność też za te osoby, które czynią tam posługę, tak, są przedstawicielami tego kościoła, więc dla mnie oczywiste jest, myślę, że ten taki właśnie model niemiecki, którym po prostu ci, którzy należą do tych kościołów, to płacą, składają się, tak, solidarnościowo na te... Model niemiecki jest o tyle interesujący, że też jego efektem było to, że wiele tych gmin wyznają, wiele kościołów stało się w efekcie bardzo bogatymi instytucjami. Ale odbyło się to kosztem też rezygnacji bardzo wielu ludzi z kościoła i wydaje mi się, ale że... Ale wie pan, to jest wtedy, znaczy ja jestem w ogóle taką... Bo jeśli dobrze rozumiem, to wtedy w praktyce musiałby oznaczać, że właśnie, jak to sobie wyobrażamy, każdy Polak z domysłu to katolik, więc płaci składki na swój kościół, trzeba się będzie, nie wiem, poddać, wystąpić z kościoła, żeby nie płacić podatków. Znaczy to ten zespół właśnie będzie to też rozstrzygał, ja te takie formalne... jak pani by to widziała. Formalne kwestie. Znaczy ja bym właśnie no absolutnie bym nie chciała, żeby to wyglądało, że właśnie z domysłu, no bo teraz jest z domysłu. Znaczy teraz jest tak, że w ogóle nikt nas nie pyta o zdanie jako obywatela, obywatelki, podatnika, podatniczki, czy my chcemy się składać na powiedzmy emerytury, emerytowanych księży. No nikt nas o to nie pyta, po prostu państwo za nas zdecydowało, że musimy i właśnie i tak to wygląda. Więc ja jestem zdecydowaną zwolenniczką tego, aby trzeba się było po prostu wyrazić chęć w urzędzie skarbowym, czy gdzieś po prostu zaznaczyć taką chęć. Chcę dodatkową opłatę na mój związek wyznaniowy albo na mój kościół, tak? Czyli właśnie, że nie w domyśle. Nie chciałabym też, aby to był te same 1,5%, które odpisujemy na fundacje i na stowarzyszenia, bo bałabym się, że tutaj właśnie tym takim instytucjom dobroczynnym, które na co dzień działają właśnie, nie wiem, no ja osobiście zawsze dla zwierzęta odpisuję to i wiem, jak to jest często niedofinansowane i to nie chciałabym, aby tutaj zabrakło nagle teraz stowarzyszeniom czy fundacjom, bo musimy dołożyć, bo tam ktoś stwierdzi, że Kościół jest ważniejszy, tak? Więc raczej właśnie dodatkowo, ja to tak bym widziała. Pani by sobie wyobrażała to w ten sposób, że ja jak będę składał deklarację podatkową, to oprócz tego, że wybieram na jaką organizację przeznaczam... To dodatkowo. To jeszcze dodatkowo mogłem zaznaczyć, czy jestem jakiegoś wyzwania i czy płacę. Mi by było to najbliższe, natomiast domyślam się, że są osoby, które są pewnie bardziej, nie wiem, związane z Kościołem też personalnie w tym zespole i będą miały pewnie odmienną trochę opinię, że na przykład to ma być to samo 1,5% albo niestety z podatku ogólnego się zabierze, co będzie niestety ze szkodą też dla przychodów do budżetu państwa. No ale tutaj, wie pan, ale właśnie widzi pan, tylko że na tym polega właśnie ta demokracja. Przecież my też nie ukrywamy, że akurat na przykład w takim temacie
debacie mamy te pewnie jakąś nie bardzo dużą, ale jakąś różnicę zdań. Natomiast ten zespół siada i rozmawia. No i powie, tak jak my teraz się tu zastanawiamy, oni się też tak zastanawiają. I to jest dla mnie prawdziwa demokracja. I to jest taka prawdziwa chęć do rozmowy, że pomimo tego, że się różnimy, ale ja jestem przekonana, że te osoby, które tam zasiadły w tym zespole, znajdą to rozwiązanie, które będzie akceptowalne dla każdej ze strony, bo są przedstawiciele każdej z, no, ze stron koalicji 15 października. I tak jak sama pani przyznała, no nie ma, znaczy, jak rozumiem, jest zgoda, że trzeba jakoś rozwiązać kwestię Funduszu Kościelnego. To już jest duży krok do przodu. Tak. Proszę sobie wyobrazić, nie, że jeszcze na przykład byśmy pół roku temu siedzieli i rozmawiali, jak wiemy, jakim szerokim strumieniem pieniędzy poprzednia władza wręcz sypała z helikoptera na wszelkie możliwe instytucje kościelne na czele z panem Rydzykiem, który po prostu dostał przez te 8 lat setki milionów złotych. Tylko po to, no i to też dla mnie miało znamiona takiego przekupstwa politycznego bardzo niebezpiecznego, tak? No bo jak to nazwać, jeżeli w zamian za poparcie polityczne, tak? Przecież ten pan Rydzyk uprawia politykę. On nie jest zwykłym duchownym. On się wypowiada bardzo często w kwestiach politycznych. I to też się musi skończyć. Znaczy, nie może być tak właśnie, rozdział Kościoła od państwa traktuje w dwie strony, tak? Że Kościół w ogóle się nie wtrąca do spraw politycznych. Dobra, no to co w związku z tym zrobić z konkordatem? No bo mamy w tej sprawie podpisaną umowę państwa polskiego ze Stolicą Apostolską. Mhm. I to już od bardzo, bardzo dawna. No tutaj, wie pan, tutaj też konstytucja jest, mówi jasno, no nie mamy tej większości w Sejmie, żeby zmieniać, wypowiadać, więc ja tu jestem realistką. Natomiast też rozmawiając z ekspertami w tej materii, mam takie opinie, że bardzo dużo można zmienić i po prostu można przestrzegać konstytucji w zakresie świeckości państwa bez wypowiadania i bez zmiany konkordatu. Po prostu, no, zaczynając chociażby od tych już też słynnych tych lekcji religii w szkole, my jako Zieloni jesteśmy za wyprowadzeniem religii ze szkół. Ministra podjęła decyzję właśnie, że na razie ogranicza. Też jest to dla mnie krok w dobrą stronę. No i na przykład, to jest ten konkordacie jest napisane, że ma być ta religia, ale nie jest określona liczba godzin. Tak? Czyli tutaj już na przykład wyobrażałabym sobie, że może być, nie wiem, raz w miesiącu albo raz w roku. No ale wie pan, no, ale to jest, musi być w szkole. No ale proszę sobie wyobrazić, że nagle zmieniamy, idziemy dalej i zmieniamy, tak? To, że to jest do tego stopnia. Znaczy, uważam, że jeżeli w ogóle jakby zaakceptujemy, zaczniemy wprowadzać w czyn zapis, że świeckie państwo to nie jest slogan, a rzeczywistość, to może się naprawdę bardzo dużo zmienić bez wypowiadania konkordatu, na którego po prostu na razie nie mamy fizycznej większości go wypowiedzieć. No ja jestem za demokracją. Od 8 lat, przez 8 lat krzyczałam to i na ulicy, i na protestach, więc jakby no, jeżeli znajdę taką większość do wypowiedzenia, to będę, to oczywiście, że prywatnie bym go chciała wypowiedzieć. Ale wiem, jaka jest arytmetyka sejmowa i tego nie przeskoczymy. Więc tutaj, natomiast też wiem, że naprawdę bardzo dużo rzeczy można sobie poukładać. Nie dotować właśnie fundacji, które zajmują się polityką, a nie pod slogan, pod jakimś tam pretekstem, że są instytucją kościelną, ale to takich z budżetu państwa absolutnie nie dotować. Poradzić sobie zlikwidować fundusz kościelny. Właśnie ten pierwszy krok, jeżeli chodzi o religię, a przede wszystkim nie narzucać swojego światopoglądu we wszystkich możliwych instytucjach publicznych. Ja jestem wielką przeciwniczką tego, że mamy po prostu wszędzie, gdzie się tylko da, w państwowych instytucjach kapelanów, księży. Uważam to w ogóle za takie wtrącanie się w czyjeś życie księża wchodzący, w ogóle nie pytający o zdanie w szpitalach. Słyszałam, że nawet na porodówkach. Oni nawet nie pytają, czy te kobiety chcą, po prostu tam wchodzą. Moja mama jakiś czas temu leżała bardzo długo w szpitalu i też mi opowiadała z jaką taką, jak domyślę po prostu, jestem księdzem, wchodzę tutaj, musicie, przychodźcie do mnie, nie? Więc dla mnie to jest niezrozumiałe i bardzo bym chciała, aby instytucje publiczne były instytucjami publicznymi. Dobra, i to jest zresztą temat, który będziemy chcieli w raporcie jeszcze w tym tygodniu podjąć. Ja tu już państwu zająłem, jeszcze nie mogę powiedzieć kto, ale bardzo ciekawy goście wstępnie, bardzo na drugą część tygodnia
zapowiedział, więc wrócimy wtedy też do tematu i porozmawiamy też, już nie będę pani poseł to wypytała, no ale też czekają nas w tym roku duże zmiany we władzach polskiego kościoła, więc wiele z tych rzeczy... Nie znam. Właśnie, wiele rzeczy... Po apostazji, już wiele rzeczy, o których mówimy, no będzie trzeba jakoś też z Konferencją Episkopatu Polski no przynajmniej usiąść i porozmawiać. Ale swoją drogą apostazja jest bezpieczna, jeżeli właśnie chodzi o ten, bo jak pan mówił, czy trzeba się będzie wypisywać z kościoła, no to te osoby, które chcą mieć na 100% pewności, że nie będą gdzieś tam zmuszane odgórnie, mam nadzieję, że taka propozycja nie przejdzie, żeby płacić podatek na kościół, no to myślę, że apostazja to gwarantuje, że nie będę pociągnięta do tej odpowiedzialności, bo nawet dla kościoła już nie należę do tej instytucji. No to macie państwo na koniec podpowiedź na ewentualnie przyszłą optymalizację podatku. Poseł Klaudia Jachira, bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Państwu dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Tu bardzo wielu fanów pani poseł się objawiło i uaktywniło. A ja już dzisiaj zapraszam jutro od rana, wiadomo, Jacek Prusinowski, zaraz potem ja z moim raportem, znowu mocno politycznie, ale mówię, do kwestii też relacji państwo-kościół będziemy wracać, bo tak jak mówiłem, no duże zmiany nas też czekają we władzach Kościoła katolickiego w Polsce, więc ciekawe, w jakim kierunku one pójdą i jak się też będą wpisywały w to, o czym pani poseł mówiła. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.